Opętanie Annelise Michel. Annelise Michel to niemiecka kobieta, która stała się znana z tragicznej historii opętania. W latach 70. XX wieku Annelise Michel była młodą kobietą, która cierpiała na różne problemy zdrowotne, w tym epilepsję. Jej przypadłość została zdiagnozowana przez duchownego katolickiego jako opętanie. Annelise przeszła serię egzorcyzmów prowadzonych przez dwóch księży katolickich w latach poprzedzających jej śmierć w 1976 roku. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Ta historia była podstawą filmu Egzorcyzmy Emily Rose z 2005 roku. Jednak wiele aspektów historii Annelise Michel jest poddawanych w dyskusję i kontrowersyjnych. Niektórzy uważają, że jej przypadłość mogła być wynikiem problemów psychicznych lub fizycznych, a egzorcyzmy mogły przyczynić się do jej pogorszenia stanu zdrowia. Inni wierzą, że była ona faktycznie opętana przez złe demony. Historia Annelise Michel nadal budzi zainteresowanie i kontrowersje w dziedzinie religii, psychiatrii i prawa. Istnieje jednak kilka powodów, dla których wątek opętania Michel jest poddawany wątpliwościom. Brak obiektywnych dowodów na istnienie opętania jako rzeczywistego zjawiska. W przypadku historii Annelise Michel brakuje obiektywnych, empirycznych dowodów potwierdzających rzeczywistość jej opętania. Egzorcyzmy i opętania są tematami silnie zakorzenionymi w wierzeniach religijnych, szczególnie w katolicyzmie. Niektórzy krytycy argumentują, że przypadki opętania mogą być wynikiem kulturowych lub religijnych przekonań, a nie rzeczywistych zdarzeń paranormalnych. Annelise Michel cierpiała na różne problemy zdrowotne, w tym epilepsję. Niektórzy eksperci sądzą, że jej zachowanie mogło być wynikiem zaburzeń psychicznych lub fizycznych, a nie opętania przez złe duchy. Istnieją kontrowersje dotyczące procedur egzorcyzmów przeprowadzanych na Annelise Michel. Niektórzy krytycy uważają, że te praktyki mogły być szkodliwe dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego. W rezultacie wielu ludzi, w tym naukowcy, psychiatrzy i krytycy religijni, poddają w wątpliwość rzeczywistość opętania Annelise Michel i traktuje ją bardziej jako historię dotkniętą problemami zdrowotnymi i kulturowymi, niż jako prawdziwy przypadek opętania. Istnieją zwolennicy teorii, że Annelise Michel była faktycznie opętana. Ci zwolennicy często opierają się na wierzeniach religijnych i interpretacji zdarzeń z perspektywy duchowej. Dla niektórych osób wierzących opętanie jest rzeczywistym zjawiskiem, które może dotknąć ludzi, a szczególnie tych, którzy są duchowo słabi lub narażeni na działanie złych mocy. Ci zwolennicy argumentują, że egzorcyzmy przeprowadzone na Annelise Michel miały na celu uwolnienie jej od wpływu złych duchów i że jej zachowanie i doświadczenia były dowodem na obecność demona. Jednakże nawet wśród tych, którzy wierzą w rzeczywistość opętania, istnieją podziały co do tego, czy przypadki takie jak ten Michel są rzeczywiście przykładem opętania, czy też mogą być wynikiem innych czynników, takich jak choroby psychiczne czy problemy emocjonalne. Proces diabła. David Glatzel był postacią związaną z jednym z najbardziej znanych przypadków opętania w Stanach Zjednoczonych. Przypadek ten był związany z wydarzeniami opisywanymi w książce The Devil in Connecticut oraz filmie The Devil Made Me Do It, będącym częścią w serii filmów The Conjuring. David Glatzel był chłopcem, który miał być opętany przez złego demona. Historia ta miała miejsce w latach 80. XX wieku. Głównym egzorcystą w tym przypadku był ksiądz katolicki, który prowadził serię egzorcyzmów na Davidzie w celu uwolnienia go od wpływu demonicznej obsesji. In the name of Jesus, Jesus repels you.
Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never. You are not strong. You're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is... Cała historia wywołała duże zainteresowanie i kontrowersje. Niektórzy wierzyli, że David był faktycznie opętany, podczas gdy inni sugerowali, że jego zachowanie mogło być wynikiem problemów psychicznych lub innych czynników. Proces diabła, w którym opisane jest opętanie Davida, był jednym z wielu kontrowersyjnych przypadków związanych z egzorcyzmami i opętaniami, które budzą wiele pytań i dyskusji, zarówno w środowisku naukowym, jak i w sferze religijnej i kulturowej. Wątek opętania został wykorzystany jako linia obrony w sądzie. Przykłady obejmują sprawy, w których oskarżony stwierdził, że jego czyny były wynikiem opętania przez złego ducha lub były wykonane pod wpływem sił nadprzyrodzonych. Jednym z najbardziej znanych przypadków, w którym wątek opętania był wykorzystany w sądzie, był proces Arne Johnsona, który odbył się w Stanach Zjednoczonych w 1981 roku. Johnson został oskarżony o zamordowanie swojego teścia. Podczas procesu jego adwokaci zaproponowali obronę opartą na twierdzeniu, że Johnson działał pod wpływem opętania przez złego demona. Argumentowali, że duch, który rzekomo opętał 11-letniego brata Johnsona, Davida, o którym wspominałem wcześniej, przeniósł się na Johnsona, prowadząc do morderstwa. Mimo że obrona opętania została zaproponowana, nie odniosła sukcesu w procesie. Sąd odrzucił ten argument, a Johnson został skazany za morderstwo. Przypadki, w których wątek opętania jest wykorzystywany jako obrona w sądzie, są rzadkie i budzą kontrowersje. Sądy zazwyczaj opierają się na faktach i dowodach materialnych, a nie na przekonaniach duchowych czy nadprzyrodzonych. Warrenowie, czyli Ed i Lorraine, byli znanymi demonologami i badaczami zjawisk paranormalnych. W przypadku Arne Johnsona, Warrenowie mieli pewną rolę w związku z wydarzeniami prowadzącymi do morderstwa oraz w związku z działaniami podjętymi po zbrodni. Wcześniej, przed morderstwem, Warrenowie byli zaangażowani w badanie przypadku opętania brata Arne, Davida. Twierdzili, że David był opętany przez złego ducha, a prowadzone przez nich egzorcyzmy miały na celu uwolnienie go od tego wpływu. Po zbrodni, gdy Arne Johnson stanął przed sądem, Warrenowie wspierali jego obronę, sugerując, że Johnson działał pod wpływem opętania, co doprowadziło do popełnienia morderstwa. Jednak ich udział w procesie był bardziej związany z aspektami medialnymi i z ich własnymi przekonaniami, niż z oficjalnymi działaniami prawnymi w ramach procesu sądowego. Warrenowie byli znani z tego, że podejmowali się wielu kontrowersyjnych przypadków związanych z opętaniami i zjawiskami paranormalnymi, ale ich rola w procesie sądowym Arne Johnsona była bardziej związana z ich działalnością publiczną i medialną, niż z formalnym udziałem w procesie prawnym. Opętanie Maryland. Przypadek opętania Rolanda Doe, który stał się później znany jako opętanie Maryland, to jedna z bardziej znanych historii opętania w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie miało miejsce w latach 49-50 w stanie Maryland. Historia rozpoczęła się, gdy 14-letni chłopiec, którego prawdziwa tożsamość została ukryta pod pseudonimem Roland Doe, zaczął doświadczać dziwnych i niekontrolowanych zachowań, które mogły wskazywać na opętanie. Według relacji świadków, Roland wydawał niezwykłe dźwięki, jego łóżko poruszało się samoistnie i miał także odciski palców na ciele, które miały być znakami opętania. Prawdziwe imię chłopca, który stał się znany jako Roland Doe, zostało ukryte w celu ochrony jego prywatności i zapobieżenia niepotrzebnemu napięciu lub nadmiernemu zainteresowaniu ze strony mediów lub innych osób po latach, gdy historia opętania stała się znana publicznie. Ochrona tożsamości ofiar, zwłaszcza w przypadkach takich jak opętania czy inne traumy, jest często praktykowana, aby zapewnić im spokój i prywatność w obliczu uwagi, jaką przyciąga ich historia. Ochrona tożsamości również pomaga w uniknięciu ewentualnego nękania lub nadmiernej uwagi ze strony osób, które mogłyby być zainteresowane kontaktowaniem się z ofiarą w celu zaspokojenia własnych ciekawości lub motywacji. Rodzina Rolanda zwróciła się o pomoc do duchownego katolickiego, który przeprowadził serię egzorcyzmów nad chłopcem.
Proces egzorcyzmów był długotrwały i trudny, z wieloma relacjami o brutalnych i niezwykłych wydarzeniach podczas sesji egzorcyzmów. Przypadek Rolanda Doe budził duże zainteresowanie, a także kontrowersje. Egzorcyzmy przyciągały uwagę mediów, a historia stała się inspiracją dla późniejszych dzieł, takich jak książka The Exorcist autorstwa Williama Petera Blatty'ego oraz film o tym samym tytule, który został oparty na tejże książce. Warto jednak zaznaczyć, że szczegóły tego przypadku są często dyskusyjne, a niektórzy sceptycy sugerują, że opowieść o opętaniu Rolanda mogła być przesadzona lub zmyślona. Niemniej jednak, historia ta nadal budzi zainteresowanie i kontrowersje wśród badaczy paranormalnych, religijnych i naukowych. Prawdziwa tożsamość chłopca, który był znany jako Roland Doe, została później ujawniona. Jego prawdziwe nazwisko to Roland Edwin Hunkler. Informacje na temat jego tożsamości wyszły na jaw po latach, w miarę jak historia opętania stała się coraz bardziej znana i badana przez różne źródła, w tym przez autorów książek, dziennikarzy oraz badaczy zjawisk paranormalnych. Jednak mimo, że jego tożsamość jest teraz znana, nadal pozostaje wiele pytań i kontrowersji dotyczących prawdziwych wydarzeń i interpretacji historii opętania Rolanda. Mimo, że przypadki te wywoływały wiele pytań, dyskusji i kontrowersji, wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Czy to, co miało miejsce, było faktycznie opętaniem, czy może wynikiem innych czynników, takich jak problemy zdrowotne czy psychologiczne? Czy opętania są rzeczywistością paranormalną, czy też są produktem wierzeń, kultury i psychologii? Dla niektórych te historie są dowodem na istnienie zła i duchowej walki między dobrem a złem. Dla innych są one przykładem wpływu przekonań religijnych i kulturowych na psychikę ludzką i zachowanie.